nie. Odpowiedź kart na Twoje pytanie. Zapraszam serdecznie do prostej wróżby, do prostej odpowiedzi na Wasze pytanie. Zadajcie jakiekolwiek pytanie kartom, jakikolwiek macie problem. Czy podjąć nową pracę, czy pójść na randkę, czy spróbować dać szansę temu mężczyźnie, tej kobiecie, czy zmienić pracę, czy zerwać tą znajomość, czy pójść na tą rozmowę kwalifikacyjną, czy szukać nowego mieszkania. Proste zdanie pytajnikowe, czyli proste pytanie do kart, na które dostaniecie prostą, jasną, konkretną odpowiedź tak lub nie. Oczywiście witam serdecznie wszystkich moich kochanych widzów, nowych słuchaczy, którzy dzisiaj trafili tutaj na mój kanał. Zasubskrybujcie koniecznie od razu mój kanał, byście tutaj zostali już ze mną i z nami i oglądali, odwiedzali codzienne moje tutaj wróżby kolektywne dla Was. Zasubskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem u góry, a YouTube będzie Was powiadamiał codziennie o nowych premierkach, nowych wróżbach. Oczywiście zapraszam również na wróżby indywidualne, które odbywają się u mnie prywatnie i są wtedy skoncentrowane oczywiście na Waszych konkretnych problemach za pomocą i na podstawie Waszych dat urodzenia, zdjęć prywatnych, osobistych, no i Waszych jakichś konkretnych problemów, pytań do kart. Dzisiaj, kochani Państwo, w sobotę 29 stycznia 2022 roku zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na live o godzinie 19, który odbędzie się oczywiście tutaj na moim kanale Orakel Miłości u Loeli. Będzie jedno pytanie do kart i znaczki, symboliczne znaczki do kupienia za jedno pytanie do kart Lenormanda lub Tarota. Oczywiście o Waszych sprawach, dylematach miłosnych. Zapraszam serdecznie dzisiaj live o godzinie 19. I teraz zacznijmy, kochani. Wybierzcie sobie grupę pierwszą lub drugą. Grupa pierwsza lub druga. Wybierzcie tę kartę, która Was przyciąga lub ten numer, który Wam odpowiada, tak? Jeden lub dwa. I zaczynamy, kochani Państwo. Zadajcie sobie teraz bardzo, bardzo dokładnie, jasno, precyzyjnie pytanie do kart. Grupa pierwsza. Odpowiedź na Wasze pytanie jest nein, czyli nie. Niezależnie o co zapytałaś. Nie. Nie rób tego, nie podejmuj takiej decyzji lub nie jest to teraz dobry czas. Czyli nie. Grupa druga, dla Was, kochana grupo, odpowiedź jest ja, czyli tak. Niezależnie o co zapytaliście, tak. To dobra decyzja, tak. Zróbcie to, spróbujcie. Weźcie tą szansę, tak. Czyli dostaliście odpowiedź na Wasze pytania. Mam nadzieję, że teraz wszystko potoczy się dobrze, że weźmiecie sobie te rady kart i rozpatrzycie jeszcze raz być może tę tematykę, ta, która Was nurtuje. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia już wkrótce dzisiaj na live o godzinie 19. Zapraszam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie.